Cześć, dzisiaj analiza walki Głowacki Bridges. Tutaj sędzia nic nie zawinił, tutaj nie ma mowy o skandalu, walka bardzo dobrze sędziowana. Głowacki uderzył w tył głowy Bridgesa, na co on odpowiedział z łokciem, ale po takich ciosach w KSW to nawet zawodnicy dalej są w stanie walczyć i mistrz świata też powinien być dalej walczyć. To nie powinno i nie miało wpływu na walkę. Głowacki, no, jakby to powiedzieć, obrał złą taktykę, bo jak zadał, po pierwsze zła postawa Głowackiego, ugięte nogi, szeroko, niska pozycja. To powodowało to, że był wolny na nogach i gdy zadał pierwsze cztery mocne siłowe ciosy, które trafiły w powietrze, powinien się zorientował, że Bridges jest od niego szybszy i po prostu walczyć bardziej na luzie, czyli nie walić z całej siły, tylko starać się trafić Bridgesa lekkimi ciosami i wygrać z nim na punkty. Tymczasem Głowacki dalej walczył siłowo, swoimi ciosami siłowymi uderzał w powietrze, na to tylko Bridges czekał i go kontrował. I tak cztery razy czy trzy Głowacki wylądował na deskach bardzo szybko. Po pierwszym gongu powinien po prostu odpocząć. Tak jak Joshua, jak był, czy inni bokserzy, po prostu rundę na odpoczynek, a nie iść dalej w wymianę. I jak poszedł dalej w wymianę, to po minucie już było po wszystkim. Zamiast dojść do siebie po knockdowncie, to poszedł na wymianę. Po dwóch knockdownach. To była tylko woda na młyn, bo Bridges tylko czekał, jak Głowacki rzuci się na niego i dalej go kontrował swoimi ciosami. Także bardzo zła taktyka, tym bardziej, że mógł Głowacki zobaczyć, jak się boksuje, jak boksował Fury ze Schwarzem, gdzie lekkimi ciosami po prostu zdemolował Schwarza też do drugiej rundy i nie było co zbierać po Niemcu. Zamiast, jak widzi po prostu przeciwnika, który jest szybszy, to nie można walić z całej siły, bo przeciwnik po prostu kontruje test całej siły takiego zawodnika i Głowacki wali w powietrze, a dostaje mocne ciosy i było po zawodach. Także Głowacki, jego kariera już idzie ku końcowi. Pokazał, że ma słabą szczękę, jest naruszony już. I nie tylko, to nie był pierwszy zawodnik, gdzie leżał na deskach, tylko praktycznie w każdej walce leży na deskach. Także zwycięstwo z hukiem było sensacją, ale jak później czas pokazał, huk też już miał po prostu z górki. I tylko szczęście Głowackiego, że akurat trafił na jego schyłek kariery i został tym mistrzem świata. Potem Usyk mu pokazał, gdzie jest miejsce, jakiś tam bokser podrzędny też go znokautował, ale Głowacki wygrał tą walkę, no i teraz. Takie jest moje zdanie, czekam na wasze komentarze, hej.